Jakiś czas temu znajomy zapytał się mnie, jakie ja osiągam stopy zwrotu z nieruchomości na wynajem. A moja odpowiedź totalnie go zszokowała, i o tym w dzisiejszym odcinku. Cześć, nazywam się Filip Kowarski, i w tym podcaście od kuchni pokażę Ci, jak prowadzę biznes i jak inwestuję. Mam to szczęście, że na swojej drodze spotykam niesamowitych przedsiębiorców prowadzących wielomilionowe biznesy. Mam też sporo przemyśleń i nie było miejsca, gdzie mógłbym się tym wszystkim podzielić. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak prowadzić swój biznes, to jest to podcast dla Ciebie. Dlaczego moja odpowiedź się zszokowała? Zacząłem przede wszystkim od tego, że nie odpowiedziałem mu na jego pytanie, tylko zapytałem, dlaczego pyta, czy ma jakieś mieszkanie na wynajem, chce to z czymś zestawić, chciałem po prostu poznać powód. On powiedział mi, że ma mieszkanie gdzieś tam w okolicach Katowic, na którym osiąga około 6% stopy zwrotu. To jest mieszkanie, które posiada bez kredytu, albo to była jakaś darowizna, spadek, nie pamiętam, bez znaczenia, ale nie płaci nic za to mieszkanie i to mieszkanie po wszystkich opłatach zostawia mu około 6%. I się zapytał, czy to dobrze, bo chciał to zestawić z tymi wynikami, które mam ja. Ja mu odpowiedziałem, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zestawić jego wyników do moich wyników. Ponieważ on ma mieszkanie, które ma już kilka lat, to mieszkanie było puste, więc najemcy wstawili sobie swoje meble. On się tym mieszkaniem nie zajmuje, wszystkie liczniki są przepisane na najemców. Dodatkowo, nawet jeżeli to mieszkanie byłoby jakkolwiek zdewastowane, on się tym nie przejmie, bo to mieszkanie było z 10 lat temu remontowane, więc nie jest też świe pierwszej świeżości. Czyż do spółdzielni płacą oni. W zasadzie umowa już trwa kilka lat, on w tym mieszkaniu nie bywa, umowa jest po prostu na bieżąco przedłużana. W zasadzie dla niego to jest faktycznie pasywny najem. Jeżeli miałbym zdefiniować, czym dla mnie jest taki perfekcyjny portfel nieruchomości na wynajem, to jest taki portfel, gdzie mam zwykłe mieszkanie z najemcami, którzy mieszkają tam od lat. Nie maksymalizuję tych czynszów, nie zajmuję się tym. Mam firmę zarządzającą, mam to mieszkanie ubezpieczone, to mieszkanie nie jest w idealnym stanie, wiem o tym. Wiem o tym też, że jeżeli najemcy będą chcieli przedłużyć, to mam tak dobrą cenę, że oni po prostu sobie sami coś tam odmalują, sami coś naprawią, sami nawet doinwestują w to mieszkanie, bo nie będzie opłacało im się wyprowadzać. I patrząc na to z tej perspektywy, wydaje mi się, że przez całą moją karierę nieruchomościową, Trochę źle do tego podszedłem i chciałem dzisiaj się pochylić nad tematem nieruchomości na wynajem, bo przyjęło się coś takiego, szczególnie w, takich ostatni, znaczy w ostatnich latach. Ja też trochę na tej fali popłynąłem, że tak powiem, aczkolwiek pozytywnie może uniosłem się na tej fali. Prowadząc firmę IT około 10 lat, miałem bardzo fajne wyniki, byłem z niej zadowolony. Oczywiście, część klientów mnie wkurzała, część była fajniejsza, część była gorsza. I szukałem takiej drugiej stabilnej nogi. I z czego to wynikało? Oczywiście z tego, że poznałem ludzi, którzy inwestują w nieruchomości, trochę im zazdrościłem. Fajne rzeczy opowiadali, wydawało mi się, że inwestowanie w nieruchomości to jest takie, wiecie, spełnienie marzeń. No za chwilę odpowiem, czy tak faktycznie jest, czy nie, ale najpierw chcę się skupić na tej na tym podejściu, że jednak źle do tego podszedłem i często tak nie dopytujemy, bo jak słyszymy o inwestowaniu w nieruchomości, to bierzemy wszystkie pozytywy, ale nie pytamy o te ciemniejsze strony. Nie pytamy o to, jak to wygląda naprawdę. Więc jak tak trochę sobie to odpuściłem, wydawało mi się, że się odpuściłem sobie pytanie o te złe rzeczy, pytałem tylko o dobre rzeczy, więc miałem takie poczucie, że ja coś tracę, że ludzie po prostu zarabiają fajną kasę na tych pasywnych inwestycjach w nieruchomości. No i też wiedziałem, że dużo pieniędzy straciłem na inwestowanie w firmę, na błędne decyzje, na głupoty, na samochody, na biura, na leasingi, no, kasa się fajnie, wydawało się fajnie kasę. I najśmieszniejsze, że przejmowałem się inflacją na poziomie kilku procent, a w momencie jak nagrywam ten odcinek mamy oficjalną inflację na poziomie prawie 14%, a realną inflację pewnie na 30%. Nawet się śmialiśmy, że wczoraj zatankowałem samochód do pełna, a dzisiaj już jestem 6% do przodu tak poszły ceny benzyny. Ja się przejmowałem tą inflacją i pieniędzmi leżącymi na koncie, wkurzało mnie to przy tych lokatach kilku procentowych. Wiedziałem, że można osiągać lepsze wyniki. Lepsze wyniki można było osiągać na mieszkaniach na pokoje. W czasach, kiedy ja zaczynałem w Katowicach, nasze rekordowe mieszkania dawały nawet ponad 20% stopy zwrotu. W dzisiejszych czasach jest to już bardzo trudno osiągalne. Oczywiście są osoby, które wyciągają takie wyniki np. Na, na kwaterach pracowniczych, na mikrokawalerkach. Jest to oczywiście totalnie do zrobienia. Ale zaraz dojdzie do tego, że to nie jest pasywne inwestowanie w nieruchomości, to jest już biznes oparty o nieruchomości. I teraz ja wchodząc w nieruchomości, szukając pierwszej nieruchomości na wynajem, która miała być okazją, więc poświęciłem sporo czasu na edukację, na wybranie najlepszej okazji, na zoptymalizowanie remontu, na to, żeby tam nie przepłacić, na to, żeby była najlepsza możliwa umowa, na to, żeby nasi najemcy płacili. No, jak najwięcej, no to żeby zmaksymalizować każdy metr kwadratowy mieszkania, tak żeby wyciągnąć z każdego mieszkania świetne pieniądze. I spacząc z jednej perspektywy, Czyli porównuję takie mieszkanie, które gościowi zarabia 6%, a moje mieszkanie, które generowało 18% jemu zostaje z mieszkania 800 zł, mi zostawało z takiego samego mieszkania 2400 zł, no to można było powiedzieć, że jestem no, bogiem inwestowania. Nie? Z tym geniuszem, robię to pięknie, nic tylko robić więcej takich mieszkań. No, i jak powiedziałem, tak robiłem, drugie mieszkanie na wynajem, później zacząłem robić podnajmy, później widziałem, że trafiałem się okazji na rynku nieruchomości i zacząłem robić flipy. I do tego momentu, dalej robiąc flipy, dalej robiąc podnajmy, mając już pod 200 najemców, no oczywiście zacząłem dodawać do tego osoby, do zespołu, budować ten zespół, osoba do zarządzania, gdzieś tam pomagała mi żona, szwagier, teściu. No dużo osób było w to zaangażowanych, a ja wciąż myślałem i mówiłem o tym, że ja inwestuję w nieruchomości. I teraz, ja oczywiście, jak o tym mówię, trochę śmiać mi się chce, że ja w tym momencie, pracując już. Przeznaczając połowę czasu tego, co normalnie przeznaczałem na moją firmę IT, gdzie z osoby, która można było powiedzieć, że była względnie wolna czasowo, bo pracowałem z dowolnego zakątka na świecie, dużo podróżowałem, żyłem spełnionym życiem, to nagle tą połowę czasu, którą przeznaczałbym na wakacje, przeznaczałem na nieruchomości i wmawiałem sobie, że teraz buduję portfel nieruchomości na wynajem i to wszystko będzie pasywne. Siedem lat później to dalej nie jest perfekcyjnie pasywne, oczywiście zajmuje się tym mniej. Podnajmy, zrezygnowaliśmy z nich, oddaliśmy naszym absolwentom czy znajomym, czyli po prostu te mieszkania, które już były przygotowane. Stwierdziliśmy, że co z tego, że mamy z nich półtora tysiąca czy dwa tysiące złotych miesięcznie, jak. No, nie jesteśmy z tego perfekcyjnie zadowoleni, no bo trzeba było zatrudnić kolejną osobę, i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że mamy tak duże portfelemy i wspólnicy mieszkań własnych na wynajem, że nie za bardzo jest już miejsce na to, żeby zajmować się czyimiś mieszkaniami. Oczywiście było komu to oddać, więc jakby każdy był zadowolony i my byliśmy zadowoleni. Osoby, które przejmowały podnajmy, były zadowolone, właściciele lub zarządcy tych nieruchomości też na koniec dnia byli zadowoleni. Flipy. Staraliśmy się delegować, zatrudniać osoby, działać z sorcerami, z pośrednikami, żeby jak najmniej też się angażować od takiej strony aktywnej, ale flipy nigdy nie są całkowicie pasywne, no bo jakby nie było, to jest biznes. Musiałbym być właścicielem firmy, która ma prezesa, który ma pracowników. I ci pracownicy robią flipy. To może wtedy bym faktycznie mógł powiedzieć, że mam firmę flipującą i ta firma jest dla mnie pasywna. No ale czym wtedy firma flipująca, czy firma podnajmująca różniłaby się od mojej firmy IT, gdzie byłbym właścicielem firmy, gdzie mam prezesa, który ma pracowników, którzy tworzą portale internetowe. Nie? To jest dokładnie to samo. I my często słuchając o tym, że ktoś w internecie wyciągnął na mieszkanie na, pokoju, na pokoje 13%, 14%, a my mamy w tym samym czasie kawalerkę na 6%, no to tak się trochę głupio czujemy, że robimy pewne rzeczy źle. A ja w tym momencie tak trochę tęsknię i nie wiem, czy żałuję, raczej nie żałuję, ale wybrałem taką drogę, przyjąłem taką drogę i przeszedłem taką drogę, ale patrząc na to z tej perspektywy, że znowu cofam się w czasie. I robię to trochę inaczej. Czyli nie przejmuję się, czy kupuję najlepsze czy najgorsze mieszkanie. Po prostu biorę takie mieszkania, jak są na rynku. Skupiam się dalej w 100% na mojej firmie IT i inwestuję w siebie, inwestuję w szkolenia, w lepszy marketing, w lepszą sprzedaż, w lepsze umiejętności moich programistów, w moje własne, uczę się jak jeszcze lepiej rekrutować ludzi, rozwijam tą firmę. Z myślą o tym, że moja firma IT to jest mój biznes, a te nieruchomości, które kupuję, to to jest faktycznie pasywna inwestycja i zamiast zatrudniać, kogo, zamiast zatrudniać kogoś do zarządzania tymi nieruchomościami, to po prostu biorę firmę, która zdejmuje mi to z głowy. I tutaj przypomina mi się taka historia, jeden z moich znajomych pośredników opowiadał mi, że gdzieś tam na tym etapie, trochę wcześniej niż ja zacząłem, poznał gościa, który sprzedał swoją firmę, miał kilkadziesiąt milionów do zainwestowania. I co zrobił? On powiedział, chce wszystkie mieszkania, które są w dość dobrym stanie na tyle, że wejdzie na 2-3 dni ekipa, odmaluje te mieszkania, wyniesie jakieś graty i te mieszkania będą nadawały się na wynajem puste, żeby najemca wstawił sobie własne meble, żeby najemca w zamian za niski czynsz, nie nie przesadnie niski, ale no bardzo poniżej ceny rynkowej, wstawi sobie meble i nie będzie chciał się przez lata wyprowadzić, bo będzie wiedział, że jeśli się, się wyprowadzi, nic podobnego nie znajdzie na rynku, a nawet jeżeli będzie się musiał wyprowadzić, bo zmieniał, będzie na przykład zmieniał pracę, będzie się wyprowadzał, to będzie szukał kogoś na swoje miejsce, bo ludzie będą wiedzieli, że tak tanio mieszkania nie dostaną, a oni w zamian będą o to mieszkanie dbali, no bo skoro wie że mieszkanie jest w dobrej cenie, wystarczy wstawić swoje meble, no to będą w to mieszkanie sami inwestowali, nie będą problematyczni, będę miał firmę zarządzającą. I co jest najśmieszniejsze, przez te lata gościu dokupował mieszkania i najwięcej nie zarobił na tym, ile to mieszkanie generowało każdego miesiąca czy każdego roku, ale na wzroście wartości nieruchomości w czasie. I właśnie się śmiałem, robiłem taki rachunek sumienia jakiś czas temu. Że w zasadzie to, że maksymalizowałem wyniki z wynajmu na pokoje bądź jakieś mikrokawalerki, bądź wybierałem perfekcyjne mieszkania, to jaki miał sens poświęcenie na przykład miesiąca czasu na szukanie okazji na wynajem mieszkania, które kupiłem za 160 tysięcy, jak rynkowo można było znaleźć takie mieszkanie za 190, 000, jak teraz takie mieszkania są po 360. 000. To teraz naprawdę te 30 tysięcy wtedy zaoszczędzone miało aż tak duże znaczenie. Zobaczcie, że w obydwóch wypadkach praktycznie te mieszkania podwoiły się na wartości. Można było szukać tej okazji, ale w tym samym czasie mogłem skupić się na własnym biznesie. Podsumowując, jakie mam przemyślenia. Jeżeli w tym momencie prowadzisz biznes, bądź pracujesz na etacie, dobrze zarabiasz, lubisz to, to nie myśl o nieruchomościach w ten sposób, że musisz. Optymalizować i maksymalizować zyski z takiego najmu bądź trzeba nagle zacząć robić flipy zastanów się, jak można zrobić to pasywnie, jak wydać jak najmniej swojego czasu tu i teraz, skupić się jeszcze bardziej na swoim głównym biznesie. Chyba, że ten biznes Cię nie satysfakcjonuje, chyba że ten etat Cię nie satysfakcjonuje. No to wtedy oczywiście warto rozważyć działanie w nieruchomościach, ale biznesowo. Podnajmy flipy. W pełni się tutaj zgadzam, miałoby to sens, można w tym kierunku pójść, ale nie nazywajmy flipów, nie nazywajmy podnajmu pasywną inwestycją. Więc jeżeli miałbym to jeszcze raz zaczynać, nie wiem, co bym zrobił. Jestem zadowolony z tej decyzji, tylko wiem, że nazywanie tego wszystkiego, co robiłem przez lata inwestowanie w nieruchomości, było takim trochę no, obrażeniem inwestowania w nieruchomości i z pasywnością nie miało nic wspólnego. Jeżeli tylko to bym zmienił i stwierdził, no dobra, Filip, to nie było pasywne, to było aktywne. Podobało Ci się to? No mega. Fajne pieniądze z tego były? Zarąbiste. Czy żałujesz? Nie żałuję, ale nie nazywaj tego inwestowaniem w nieruchomości pasywnym. Mam nadzieję, że dałem do myślenia. Daj znać, co sądzisz w komentarzach. Cześć. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to więcej materiałów znajdziesz na filipkowarski.pl i koniecznie obserwuj ten podcast. Do usłyszenia.